Kończy się trzeci dzień przesłuchań drugiego etapu 17. Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego imienia Fryderyka Chopina. Ja więc witam wieczorem Państwa z Filharmonii Narodowej. Właśnie zakończyły się te przesłuchania. Jeszcze w tle pewnie będzie słychać muzykę, bo kolejny pianista ćwiczy na estradzie Filharmonii. No a my chcemy poświęcić kilka słów tym wykonaniom, których byliśmy świadkami. Zacznę może od występu pana Michała Szymanowskiego. To był kolejny Polak, który pojawił się w drugim etapie. Przypomnę, lat 27, wychowanek pani profesor Katarzyny Popowej Zydroń, a ostatnio również pracujący pod kierunkiem Ewy Pobłockiej w Bydgoskiej Akademii Muzycznej. Ja również przy okazji jego sylwetki w pierwszym etapie prezentowanej Państwu wspomniałem, że jest dyrygentem. Tak więc jego świadomość muzyczna, ogarnianie formy jest no na pewno dojrzalsze niż w wypadku pianistów mających tylko pianistyczne wykształcenie. W walcu Asdur op. 42 pokazał, że kultura muzyczna może wyrazić się niekoniecznie najszybszym tempem, elegancką frazą, pięknym dźwiękiem i ten walc rzeczywiście wypadł pod palcami pana Szymanowskiego kongracja, czyli z wdziękiem. Fantazję F-moll grał starając się ująć całość dzieła, widząc tę całość dzieła, ja jestem w stanie ocenić, czy pianista, grając pierwsze dźwięki, jednocześnie w polu widzenia ma całość dźwiękowego wydarzenia, które trwa kilkadziesiąt minut. Rzeczywiście ma. Natomiast to widzenie całości powoduje, że umykają z pola widzenia też szczegóły. Czasem są one troszeczkę za mało dopracowane. Ale to wynika moim zdaniem z tej, powiedziałbym, szczególnej sytuacji w świecie muzyki pana Szymanowskiego, bo kroczy teraz dwiema drogami, pianistyka i dyrygentura. Czy to jest do pogodzenia? Otóż ja uważam, że jest to bardzo trudne i przykłady są no, wymowne. Na przykład Wojciech Kilar, kształcąc się pod kierunkiem profesora Bolesława Wojtowicza, miał startować do konkursu chopinowskiego w 1955 roku razem z Adamem Harasiewiczem. Zresztą też kształcił się razem z tym pianistą w Rzeszowie jeszcze wcześniej. To było marzenie profesora Wojtowicza, że Wojciech Kilar zagra na konkursie chopinowskim, ale wybrał kompozycję. Jerzy Maksymiuk przecież był też świetnym pianistą, zdobywał nagrody na konkursach, a jednak wybrał dyrygenturę. Dlaczego ten wybór w pewnym momencie, oby nie za późnym, jest konieczny? Dlatego, że jeżeli pracuje nad techniką gry, nad repertuarem, nad pogłębieniem interpretacji, to wtedy grzeszę jako dyrygent, bo nie studiuje partytur, bo nie kreuje wizji dzieła symfonicznego w mojej wyobraźni, w moim wnętrzu. A jeżeli pracuję nad partyturami jako dyrygent, to wtedy grzeszę jako pianista. Nieubłaganą mądrość wyraża to starożytne przysłowie ars longa vita brevis. Sztuce przysługuje długie trwanie. Życiu krótkie, za krótkie, żeby sprostać wymaganiom, jakie stawia sztuka na najwyższym poziomie. I wydaje mi się, że w pewnym momencie pan Michał Szymanowski będzie musiał zdecydować, pianistyka czy dyrygentura. Dość niezwykłym występem był koncert pana Arsenija Tarsewicza Nikołajewa z Rosji, lat 22, przypomnę, kształcony w konserwatorium moskiewskim pod kierunkiem profesora Siergieja Doreńskiego. No, nawet jest laureatem pierwszej nagrody na konkursie Skriabina, ale to, co zaprezentował
W drugim etapie dla mnie osobiście nie było zaskoczeniem, ponieważ ta ballada F-dur, w której toczył górę dźwięku w etapie pierwszym, była wystarczającą wizytówką jego, że się tak wyrażę, poetyki gry. Zaczął od dwóch polonezów z opusu 26, polonez cis-moll i polonez es-moll. No, zaczął od razu od tego uderzenia ołowianym dźwiękiem. Potem właściwie ten drugi polonez był taki ociężały agogicznie, czasem zbyt mocno zwalniał tempo. Walc Asdur, opus 34, przeleciał lotem błyskawicy, a walc Amol, drugi walc opusu 34, troszeczkę brakowało mi tego cantabile w kantylenie. Dźwięk czasem był po prostu stukany, a poza tym w rubato, rubato jest pewnym poluzowaniem dyscypliny metrycznej, ale nie należy w tym popadać w przesadę, ponieważ nadmiernie spowolniona agogika, spowolnione tempo sprawia, że myśl pod palcami, myśl muzyczna po prostu usycha. W skerco cis-moll zaczął od razu od huraganu oktaw i tak właściwie ta akcja muzyczna się toczyła. Czasem wchodził w piano po prostu chyba z intencją, by dać odpocząć ręce. Proszę Państwa, to jest absolutnie nieunikniona konieczność. Zawsze z pianistą wagi ciężkiej nieuchronnie przegra arcydzieło wagi piórkowej. I takiej konieczności byliśmy świadkami. Teraz chciałbym kilka słów poświęcić świetnemu pianiście, który jako taki zaprezentował się w pierwszym etapie, artysta kanadyjski Charles Richard Hamelin, lat 26, kształcony na Wydziale Muzycznym Uniwersytetu w Yale, zdobywca kilku konkursów, kilku nagród na konkursach muzycznych, między innymi w Montrealu i Seulu. Pamiętam jego piękny występ w pierwszym etapie. No, w drugim etapie te prezentacje, te kreacje były trochę nierówne. Grał poloneza Fantazję, utwór bardzo trudny. Już jak uderzył pierwsze dźwięki, miało się wrażenie, że stworzy wielką kreację, ale wydaje się, że przy tym interesującym spojrzeniu na całość dzieła popełnia pewien błąd, akurat w tym utworze, mianowicie zbyt wysokie rejestry dynamiki tutaj są na pierwszym planie, tymczasem tu raczej trzeba operować brzmieniem ściszonym, a najwyżej do mezzo forte czasem sięgać wtedy, kiedy wybłyskuje ten polonez, te okruchy rytmu polonezowego raz po raz. Natomiast walca Asdur z opusu 64 zagrał z niezwykłą gracją, z lekkością, leggerissimo, także miało się wrażenie, że to te dźwięki lekkie, jak puszek, tańczą nad klawiaturą. Polonez fis-moll, tak często wykonywany w tym drugim etapie, wydaje się, że najczęściej, no tutaj chyba operował brzmieniem tytanicznym. Uderzenie było, mówi Mickiewicz w koncercie Jankiela, uderzenie było tak potężne, że struny zadzwoniły jak trąby mosiężne. To uderzenie było tutaj czasem zbyt potężne, ale może pan Hamelin, Richard Hamelin, chciał w takim skrócie 10-minutowej opowieści dźwiękowej dać obraz dramatycznej historii, jaka toczyła się w okresie życia Fryderyka Chopina. Może taka była intencja tej, jak mówię, tytanicznej interpretacji. No a na zakończenie swojego występu usłyszeliśmy, pan Hamelin zaprezentował Rondo Es-dur opus 16, a więc jedno z tych wczesnych dzieł Fryderyka Chopina komponowanych przez niego w okresie studiów w Warszawskim Konserwatorium pod kierunkiem profesora Józefa Elsnera.
z niezwykłą błyskotliwością zaprezentował ten utwór, cyzelował te filigrany dźwiękowe z takim też z wirtuozowstwem, ale w szlachetnym wydaniu. Myślę, że jak się obserwowało go na estradzie, to ulegało się wrażeniu, że ten artysta cieszy się tym, że gra, absolutnie pochłonięty jest tą muzyką i ten zachwyt nad treścią dzieła, ta radość gry udzielała się również nam, słuchaczom. Dmitrij Szyszkin, pianista z Rosji, kształcony w Moskwie, w Konserwatorium Moskiewskim. No, powiedziałem Państwu, że w jego balladzie F-dur w pierwszym etapie zaprezentował jakiś pancerny dźwięk. No i niestety bardzo rozczarował też w drugim etapie, bo rozczarował być może tych, którzy nie słyszeli go wcześniej. Mnie on nie rozczarował, tylko raczej zdumiał tym, że się tutaj na tej estradzie pojawił. Grał najpierw rondo c-moll, opus pierwsze, zbyt drapieżnym dźwiękiem, a ono powinno być zagrane lekko właśnie, leggero. Potem grał nocturn es-dur, nieźle, prowadził kantylenę, taką stworzył z tego nokturnu nastrojową arię. Potem grał walca F-dur, opus 34. No, muszę powiedzieć, że akurat tutaj zjawiskowo realizował lewą rękę, także prawa ręka była tylko dopełnieniem, uzupełnieniem tego, co markuje za każdym wejściem kolejnej frazy zupełnie inaczej lewa ręka. To była naprawdę interpretacja wyjątkowo interesująca, powiedziałbym fascynująca. No i zagrał też poloneza Asdur. Wydaje mi się, że tak majestatycznie, też heroicznie potrafił rozciągnąć akcję dźwiękową po wejściu pierwszego tematu po to, żeby nadać jeszcze większą gravitas temu tematowi, który po raz drugi się pojawił jakby w wyolbrzymionej postaci. Fascynował też, to jest pianista o niezwykle sprawnym aparacie dźwiękowym. To jest rzeczywiście wirtuoz, tylko to jest kwestia smaku. Właśnie tak, ten drapieżny dźwięk w rondzie c-moll, ale w polonezie Asdur ten rozmach, on tutaj pasował, no i na przykład taki przelot przez całą klawiaturę, równolegle lewa i prawa ręka, lotem błyskawicy robił no, świetne wrażenie. To było szatańsko-błyskotliwe, ale też, proszę Państwa, Chopin, trzeba o tym pamiętać, nie pisał muzyki dla wirtuozów. Chopin pisał muzykę dla wtajemniczonych. No i jeszcze jedna osobowość tego popołudnia niedzielnego, pani Rina Sudo z Japonii, lat 28, na konkursie azjatyckim poświęconym muzyce Chopina zdobyła pierwszą nagrodę. Zaczęła swój występ od poloneza Asdur i to jest też taka pianistka, która chętnie operuje, porusza się w najwyższych rejestrach dynamicznych, podczas gdy właśnie Chopin odwrotnie, głównie operował tymi niższymi rejestrami, a raz po raz tylko w kulminacjach operując brzmieniem głośniejszym, właściwie nie głośniejszym, pełniejszym. Ja myślę, że tutaj właściwe jest określenie włoskie, la pienezza del suono, czyli pełnia dźwięku, blask dźwięku, a nie hałas, a nie siła. Więc to by się przydało. Zagrała niezwykle, no właściwie walc jej nie wyszedł, walc F-dur 34, to właściwie był jakiś wyścig z czasem albo z innymi pianistami, właściwie położyła tego walca zupełnie, ale chciałem zwrócić uwagę, że bardzo błyskotliwie wypadło pod jej palcami bolero a-moll opus 19, też właśnie jeden z tych utworów, które Chopin tworzył w Warszawie jeszcze przed skomponowaniem wspaniałych koncertów fortepianowych e-moll i f-moll. Proszę Państwa, tak się złożyło, że dzisiaj właśnie przed południem i po południu usłyszeliśmy pięć utworów z tego warszawskiego okresu takiej formacji Chopina. Więc Rondo c-moll, opus 1, Rondo a la Mazur,
F-dur, opus 5, następnie rondo właśnie S-dur, opus 16, no i to bolero, opus 19 i jeszcze na dodatek wariacje Souvenir de Paganini. To była bardzo pouczająca lekcja dla tych pedagogów tutaj ze świata, którzy przecież goszczą na sali Filharmonii Narodowej, dla tych pianistów, którzy słuchają się w miarę możliwości nawzajem. Pouczająca lekcja, jak w ciągu dwóch lat z okładem Chopin przerasta siebie z utworu na utwór i oczywiście to są kompozycje, które są trybutem wobec mistrzów, od których się uczy. Bo trzeba pamiętać, że miał jednego mistrza, Józefa Elsnera, z którym spotykał się twarzą w twarz w konserwatorium, ale przecież artysta ma też mistrzów zapośredniczonych, mistrzów z daleka, z których dzieł pobiera lekcje, których dzieła studiuje i się uczy. No i właśnie to wzniesienie się ponad poziom tych mistrzów, wspomnianych przeze mnie przed południem, Hummla, Moscheles'a, Kalkbrennera, to przerastanie tak błyskawiczne siebie i wzniesienie się na ten poziom absolutnego piękna i doskonałości już w koncertach fortepianowych, no to jest zadziwiające zjawisko, bo proszę Państwa, Chopin mając lat 20 opuszcza Polskę i jest już całkowicie uformowany i ukonstytuowany jako geniusz muzyczny, podczas gdy w takim wieku, powiedzmy, Beethoven dopiero szuka swojego głosu w świecie muzyki. No więc tych pięć utworów pokazało Chopina sprzed okresu paryskiego i Chopina stylu Briand, któremu on nadaje takie specyficzne, swoiste piękno. No nawet w tym rondzie opus 1. Oczywiście, że cały język dźwiękowy jest przejęty od mistrzów współczesnych, ale już jest ta nuta specyficznie chopinowska. To jest tak, że człowiek tworzy kulturę, ale najpierw jest tworem kultury. To jest tak, że artysta tworzy sztukę, ale najpierw jest tworzony przez sztukę, przede wszystkim tych, których zastaje, wobec których dzieł, dorobku się jakoś odnosi i z których dorobku czerpie. Proszę Państwa, niezwykle poruszająca lekcja tego wystrzału, wybłysku w ciągu dwóch lat z okładem, podczas studiów w Konserwatorium Warszawskim, wybłysku geniuszu Fryderyka Chopina. I to wszystko działo się tutaj, w tym mieście. Sercem Polak, talentem świata obywatel, a jak mówi Norwid, rodem warszawianin. Nie tylko tu żył, ale tutaj właśnie konstytuował się jako geniusz. To się wszystko działo kilometr od tej Filharmonii Narodowej, w której słuchamy pianistów z całego świata, również z drugiej półkuli, świadczących o tym, że Chopin to rzeczywiście świata obywatel.